Witam wszystkich. Nazywam się Małgorzata Sobkowiak i chciałabym wam przedstawić swoje świadectwo nawrócenia. Urodziłam się w rodzinie katolickiej i przyjęłam wszystkie sakramenty w szkole podstawowej. Byłam molestowana przez starszych chłopaków. Odbywało się to w piwnicy albo u jednego w domu. Któregoś dnia szłam do koleżanki. Napastował mnie jeden mężczyzna. Też próbował mnie zepchnąć do piwnicy. Szarpałam się z nim. Nie mogłam, z gardła nie wychodził żaden dźwięk, nie mogłam krzyczeć. Szarpiąc się, dopadłam do drzwi koleżanki, zadzwoniłam. Wtedy on uciekł. Drzwi otworzyła mi moja koleżanka i ojciec. Nie mogli mnie po tym wszystkim uspokoić. Jakby na przekór temu wszystkiemu, kiedyś jak poszłam do koleżanki, ten ojciec, korzystając z tego, że nikogo nie ma w domu, także próbował się na mnie rzucić, znaczy rzucił się na mnie, uciekłam mu. Wtedy zerwałam kontakt z koleżanką, chociaż ona nie była niczemu winna, ale bałam się jej ojca, bałam się powiedzieć jej, jaki on jest. Przeżyłam jeszcze w szkole podstawowej i później wiele jeszcze takich szokujących, nie chcę opowiadać o wszystkim, sytuacji na ten sam temat. Zadawałam sobie pytanie, dlaczego to mnie spotyka? Co jest ze mną nie tak? Zaczęłam siebie obwiniać i postanowiłam, że ukażę się. Zatrułam się gazem. Znalazła mnie mama nieprzytomną. Mówiła, że coś jej mówiło, jakby, że ma szybko wracać do domu. I dzięki temu, że szybko wróciła do domu, dzięki szybko udzielonej pomocy w szpitalu, uratowano mnie. Jeszcze nie chciałabym ciągle mówić na ten sam temat, ale jeszcze muszę z siebie to wydusić. Mając 18 lat, zostałam zgwałcona. Teraz chciałam powiedzieć o tym, jak poznałam swojego przyszłego męża. Miałam 23 lata, go poznałam. Zawsze marzyłam o kochającej się rodzinie, o tym, żeby mieć dzieci, żeby było ciepło w tej rodzinie. Niestety okazało się, że popełniłam błąd wielki. Okazało się, że mąż jest narkomanem, nie gardzi też kieliszkiem. Wychodził z domu nie wiadomo gdzie, nie wiadomo z kim, nie wiadomo kiedy wrócił, nie wiadomo w jakim stanie. Urodziłam syna. Jak syn miał 1,5 roku, okazało się, że ma guza w głowie. Nie mogąc liczyć na męża, musiałam sama podjąć decyzję, co dalej. To była sprawa rakowa. Podjęłam wtedy dwie decyzje. Jedna, oddam syna na operację. Druga, jeżeli się nie uda, on tego nie przeżyje, to ja ze sobą skończę. Na całe szczęście operacja się udała. Któregoś dnia mąż zrobił awanturę, był bardzo agresywny, mama wezwała policję. Mój mąż rzucił synem. Potem pobiegł do kuchni, próbował mnie zabić. No, przyszła policja, na całe szczęście skończyło się to dobrze. Wtedy sobie obiecałam żadnego faceta już do końca życia. Ale było tak, że syn chodził do przedszkola. Tam spotykał się z dziećmi, które opowiadały o swojej rodzinie. O mamie, o tacie. On sobie wymyślił, że ma super tatę. Wróciły znowuż do mnie marzenia o rodzinie, o szczęśliwej rodzinie ciepłej. Jak syn chodził do 5. klasy, przedtem jeszcze poznałam mężczyznę, przeprowadziliśmy się do niego. To też był błąd. Okazał się człowiekiem bez serca, bez uczuć, w ogóle pomiatał nami.
pewnego dnia spakowałam się i spakowałam rzeczy do samochodu, wzięłam syna i żeśmy stamtąd wyjechali, nigdy żeśmy już nie wrócili. A jeszcze nie powiedziałam, że jak syn miał 2 lata, to żeśmy rozeszłam się z mężem. Jak syn był dorosły, to opowiedział mi swoje świadectwo nawrócenia. Zrobiło to na mnie wrażenie, ale nie podjęłam wtedy jeszcze żadnych kroków. Któregoś dnia miałam sen, taki bardzo realistyczny. Patrzyłam przez okno i za oknem zauważyłam idącego Jezusa. Był w białej szacie, takiej rażąco białej szacie. Nie mogłam spuścić z niego wzroku. Patrzyłam tak długo, aż nie zniknął. Odwróciłam się w stronę pokoju. Patrzę, Jezus siedzi u mnie na tapczanie. Mówię, Jezu, co to będzie? Co się stanie? Czy coś z wiarą? Jak to powiedziałam, to Jezus zniknął. Wtedy znowuż rozmawiałam z synem o nawróceniu i teraz z całego serca chciałam już Jezusa przyjąć do siebie. Zrobiłam to. Poczułam się lepiej. Dzięki temu przebaczyłam wszystkim swoim oprawcom w życiu. Na świat zaczęłam patrzeć inaczej. Na otaczający mnie świat, ludzi. Chciałam jeszcze powiedzieć jeszcze bardzo ważną rzecz. Jeszcze przed nawróceniem myślałam, że jeżeli się jest dobrym człowiekiem, to pójdzie się do nieba. Ale tak nie jest. Nie idziemy do nieba za to, co robimy. I teraz chciałam powiedzieć wszystkim, którzy mnie słuchają. Jeżeli chcesz kiedyś dostąpić tego zaszczytu, mieć tą nagrodę, iść do nieba, to musisz pokochać Jezusa z całego serca. Musisz w Niego uwierzyć. Musisz uwierzyć, że 2000 lat temu chodził po ziemi, że umarł męczeńską śmiercią na krzyżu za nas wszystkich, za tych dobrych i za tych niedobrych. Musisz uwierzyć w to, że po 3 dniach zmartwychwstał w ciele. Musisz zapragnąć Go, zawołać do swojego serca i uznać swoim Panem. Amen.